Kiedyś sprzęty zasilane prądem służyły nam o wiele dłużej. Dziś wielość nowinek technicznych oraz jakość niektórych produktów wpływają na to, że ilość elektrośmieci z roku na rok rośnie. Każdy zużyty komputer, telefon, pralka, lodówka czy telewizor to kopalnia cennych surowców wtórnych, np. metali, tworzyw, a nawet złota, które można odzyskać, ale także źródło wielu toksycznych substancji. A te mają wpływ nie tylko na zdrowie ludzi i zwierząt, ale na naszą planetę. Przykładowo, rtęci. Rocznie wyrzucamy 30 milionów świetlówek, to aż 1,5 tony rtęci. To bardzo toksyczny pierwiastek. Może powodować choroby układu nerwowego, trawiennego, niszczy odporność, ma negatywny wpływ na skórę, oczy, układ hormonalny, może też wywoływać nowotwory. Ołów. Znajduje się na przykład w stopach lutowniczych i szkle kineskopowym. Jest rakotwórczy, powoduje mutacje, dodatkowo kumuluje się w organizmie na wiele lat. Kadm. Znajduje się na przykład w komputerach. Zaburza pracę nerek, powoduje nowotwory, wywołuje chorobę nadciśnieniową, zaburza metabolizm wapnia i fosforu w kościach, przyspiesza rozwój miażdżycy. A takich substancji jest więcej. Brom, nikiel, PCB, azbest. No i ich szkodliwe działanie to nie tylko nasze zdrowie, ale zmiany klimatu, które wywołują na przykład cyklopentan i izobutan z lodówek oraz powiększanie się dziury ozonowej, na które ma wpływ na przykład freon, substancja chłodząca z klimatyzatorów i lodówek starego typu. Co zrobić, aby tego wszystkiego uniknąć? To proste. Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika. Postępuj zgodnie z zasadami. Chroń siebie i środowisko.